co roku mamy taką przerwę techniczną, w trakcie której są przeprowadzane różne takie drobne prace, ale jednocześnie realizujemy nowe pomysły, które podwyższają standard korzystania z term. Jesteśmy w tej chwili na poziomie saunarium i tutaj parę nowych pomysłów, które myślę, że zachęcą jeszcze większą grupę ludzi do korzystania z tego bardzo zdrowego działania, jakim jest saunowanie się. Jesteśmy obok sauny parowej. W saunie parowej zostało zamontowane dodatkowe oświetlenie, które stanowić będzie o tym, że oprócz saunowania będzie również koloroterapia. Z drugiej strony, po drugiej stronie mamy saunę infrared, która jest zalecana szczególnie dla osób, które nie mogą korzystać z tradycyjnej sauny z powodów sercowych czy innych. Sauna infrared jest bardzo intensywną sauną, ale dołożyliśmy tam kilka nowych promienników, dzięki czemu ten efekt saunowania będzie znacznie większy. Przy okazji tutaj zrobiliśmy nowy syfon. Pod prysznicami jest już od kilku miesięcy zamontowany taki dzban, w którym jest sól, która może służyć do peelingu. Pod nami znajdują się jacuzzi i tam polepszyliśmy kwestię wentylacji. Został zamontowany dodatkowy kanał wentylacyjny. Postanowiliśmy w czasie przerwy technologicznej tak przebudować strefę spa, żeby można było przygotować drugi gabinet, w którym będzie można również wykonywać zabiegi masażu. I właśnie w tym gabinecie jesteśmy. Dla klientów siłowni również przygotowaliśmy drobne zmiany, tym razem estetyczne. Po wcześniejszym wprowadzeniu klimatyzacji, która również zmieniła zupełnie możliwości korzystania z tego miejsca. Tym razem względy estetyczne, kolorystyczne, czyli zmiana koloru ścian, a także zdjęcia loftowe, które mają troszkę optycznie powiększyć tę siłownię. Myślę, że po kilku miesiącach dla klientów będzie to taka mała odmiana i spowoduje, że jeszcze chętniej będą odwiedzali to miejsce. Zapraszamy serdecznie wszystkich do groty solnej, która jest połączeniem trzech rodzajów soli, czyli soli z Morza Martwego, soli himalajskiej, która jest sprowadzana z Pakistanu, a także soli kłodawskiej. Dodatkowo aerozol solny, który rozprowadzany jest w grocie solnej, jest soli jodowo-bromowej, którą przywozimy z Bochni. Seanse w grocie solnej mają ogromny wpływ na nasze zdrowie, przede wszystkim nieżyty górnych dróg oddechowych, alergie, astmy, problemy układu krążenia i również jeżeli chodzi o jakieś problemy skórne, również grota solna jak najbardziej pomaga. Seans w grocie solnej trwa 45 minut, składa się z dwóch etapów. Pierwszy to bardzo intensywne rozprowadzenie aerozolu solnego o bardzo wysokim stężeniu, a przez następne kilkadziesiąt minut sukcesywne zmniejszanie tego stężenia aż do zakończenia takiego seansu. Jeżeli mówimy o zbawiennym wpływie na nasze zdrowie, to biorąc pod uwagę fakt położenia Bolesławca i trójka sól jodowo-bromowa jest bardzo wskazana, szczególnie w okresach jesienno-zimowych. Przyjmuje się, takie są wyliczenia, że jeden seans w grocie solnej może zastąpić 3 dni pobytu nad morzem. Szanowni Państwo, po krótkiej tygodniowej przerwie technologicznej zapraszamy ponownie na termy. Po lekkiej modernizacji techniczno-estetycznej będzie nam miło gościć Państwa ponownie od poniedziałku do niedzieli od godziny 8 do godziny 22.